Polki Badawcze B. Projekt Klaudiusz podbija internet i je upokarza. Projekt Klaudiusz to akcja ukraskaetkowników wykopu, którzy CHC rzekomo udowodni co nie tylko sobie, ale przede wszystkim kobietom. Zebrali się wokół pewnej społeczności i upokorzyli Polki. Internautki S wciekbe na ukreska etkowników, którzy brali w tym udział po raz na capi grup. Projekt Klaudiusz według niektórych to ciekawe badanie społeczne. Inni twierdz, kreska etogiebup i kreska artspolek, który ma za zadanie upokorzy kobiety. W kreska tym razie akcja trwa w najlepszej swój wynik znalazła na serwisie wykop.pl. Pewien ukreska etkownik onicku Janusz podkreślenie polnale kreska y do społeczności inceli, co z angielskiego oznacza mimowolny celibat. Karolina Lewstan z dziennik Gazeta Prawna opisuje inceli tak. Społeczno inceli od involuntary celibata mimowolny celibat, to grupa nieumylnych abstynentów seksualnych. Kakreska dego mokreska es spotka seksualna samotno, ale ci, o których mowa, to heteroseksualni mkreskaczyzni, którzy na bazie wspólnoty braku relacji romantycznych wytworzyli sobie specyficzny subkultur. Z własnowizji wiata, terminologii i specyficznym brandem mizoginii napisała dziennikarka. Jak powstał projekt Klaudiusz? W skrócie to osoby, które nie potrafi sobie znaleźć drugiej pobówki i obwiniaj za to kobiety. Ich przeciwieństwem jest tak zwany had. To nazwa dla przystojnego, umilnionego mkreskaczyzny, któremu z batwo ci przychodzi nawizywanie kontaktu z kobietami. Janusz podkreślenie po postanowi zabawi się w takiego hada i zabokreska epwa przywe konto na Tinderze. Wstawi ptam zdjotcia przystojnego modela i nazwa go Klaudiusz. Ukreska etkownik przez posta Klaudiusza chciał rzekomo pokaza, i kreska kobiety wcale nie patrzy na inteligencję i kultur osobist, a na wygląd danego mkreskaczyzny, kreska aby jak najszybciej nawiza z nim przelotny romans. W ciągu kilku dni zapozna ponad 600 kobiet. Z niektórymi umówi psi po kilku minutach rozmowy. Autor projekt Klaudiusz w komentarzu te tłumaczy akcji tak, jest idiotk, bo chce się nadzie na Klaudiusza. A na mnie by nawet nie spojrzał ba, niech ma za swoje napisa pianusz podkreślenie pol w naprawdę szokujący sposób. Jak te tłumaczy si twórca akcji. Internauta postawi sobie za cel, aby udowodni, i kreska to kobiety decyduje o tym. Z kim pójdę do B kreska K, co jest jego zdaniem z B, i to one S odpowiedzialne za wszelkie zbo związane z tym, kreska E nie mo kreska S sobie nikogo znalazł. On, jak i caba społeczno inceli, domagaj się, aby kobiety w kotcu by szczere i przestały się bawi uczuciami takich jak oni. Estacy, którzy im przyklaskuj i przypczaj się do cabej akcji. Wiele osób jednak twierdzi, kreska a to wszystko dziaba w dwie strony. Jedna z internautek napisa ba. Kreska D i tak wylduje z te osób, które kocha i szanuje. Gdyby odwrócić tę sytuację i zamiast Klaudiusza da Klaudi, byłoby identycznie. Tylko kreska E problem jest taki, kreska E nikogo nie zszokuje fakt,
Kreska e facetom podobaj się zajebisty laski, ko wcale nie wi z nimi swojej przyżboci napisała internautka. Wiele kobiet poczuło się upokorzonych przez Wykopowicza. Twierdz, kreska e to nie jest sprawiedliwe, a jego mylanie jest stereotypowe. Poni kreska e i mo kreska e cię zobaczy przebieg niektórych rozmów Klaudiusza.